Możesz poznać swoje zdrowie, patrząc tylko na swoje dłonie i paznokcie. Odtąd na zmianę spoglądasz na telefon komórkowy i paznokcie. Jeśli twoje korzenie paznokci stanowią więcej niż 1/3 twoich paznokci. Możesz powiedzieć, że są duże. Jest to oznaką nieregularnego bicia serca i niskiego ciśnienia krwi. Możliwe jest, że poziom stresu wzrósł. Z drugiej strony małe korzenie paznokci mogą powodować, niskie ciśnienie krwi i zaburzać krążenie krwi. Nie martw się, że w ogóle nie widzisz swoich paznokci. Czasami korzenie są trudne do zobaczenia. Ze względu na naturę struktury paznokcia. Możesz rosnąć powoli. Korzeń paznokci zdrowej osoby jest biały. Ogólnie powinien być nieco jaśniejszy niż kolor skóry. Jeśli jest czerwony lub różowy, może to oznaczać chorobę płuc. Jeśli widzisz korzenie szarych paznokci, mówi się, że masz poważne nagromadzenie zmęczenia. Z powodu problemów trawiennych. Jeśli masz fioletowe korzenie paznokci, oznacza to, że twoje narządy i tkanki nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu. Często występują zawroty głowy i ból głowy. Na paznokciach pojawiają się nawet poziome linie. To powinno sprawdzić poziom cukru we krwi. To był stan zdrowia, który rozpoznałem po paznokciach. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, obejrzyj film Hawabi.